Idea się wzięła stąd, że ludzie, którzy pisali projekt, czyli Agnieszka i Michał, oni byli pomysłodawcami projektu, chcieli, żeby projekt zasięgnął do antyku. Ich bin auf dem Weg in ein Dorf, das ich nicht aussprechen kann. Also was hatte ich erwartet? Ich hatte schon irgendwie so ein Öko-Camp erwartet, aber das ist doch ganz so schlimm, das hatte ich jetzt nicht gedacht. Aber ich glaube, da kann ich mich mit arrangieren. Hallo, ich bin Tom. Warum bin ich hierher gekommen? Ich bin mitgefahren, weil mich Theater erstmal fasziniert und weil es einfach spannend ist, wie es eine ganz andere Art ist, zusammenzuarbeiten und wie gerade wegen Sprachschwierigkeiten zu kommunizieren. Ich erwarte gutes Theater, lustige Menschen, gute Laune. Ich erwarte mir hier von dem in der Natur sein mit den Leuten aus Greifswald ein bisschen Musik zu machen, was zu schaffen, ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln, dass man zusammen was schafft und ja, mehr zusammenwächst mit Polen. We meet each other in a Bahnhof, it's in German, yeah? And it was, I see that you was so tired and I don't know, maybe you won't work or no, but when we start working, I think it was great because Strzelewo is a nice place, a magic place, because here is a silence in nature. This place is good for integration, we can do some games or something. Ja zaproponowałem pokój, bo czytałem to wcześniej i wydało mi się to interesujące. Fünfte Szene, Trigeus, der Krieg, einen mächtigen Mörser tragen. Wobu i draniu, bezczelny, bezwstydny draniu na dranie, najpodlejszy draniu, jak się tu dostałeś najdrańszy draniu? Jak się tu dostałeś najdrańszy draniu? Jak się tu dostałeś najdrańszy draniu? Du Unverschämter, du Verruchter. Gdy mówimy o wojnie i pokoju, o tych trudnych chwilach dla Polski i Niemiec, gdzie mówi się o pojednaniu, a po ostatnim wyborze, po ostatnio wybranym prezydencie Polski, jakieś napięcie się pojawia w stosunkach polsko-niemieckich. I to jest odczuwalne i w Niemczech, i zarówno w Polsce. A my nie chcemy, żeby tak było, przynajmniej na tym gruncie, na którym się tu spotkaliśmy, na gruncie teatralnym. Was weiß ich über Polen? Polen, ja. Das gehört ja eigentlich mal zu Deutschland, ne? Und was weiß ich noch darüber? Die sollen hier viel klauen, habe ich gehört. Sonst weiß ich eigentlich nicht so viel über Polen. Polen ist unser Nachbarland. In Polen gibt es billig Zigaretten und billig Benzin. Und ja, ich habe nicht gedacht, dass die Leute hier so nett sind. Co mogę powiedzieć o naszej metodzie, to to, że jakby staramy się łączyć te elementy, że przede wszystkim sprawności aktora, ruchu, muzyki, tańca, może mniej, ale śpiewu. Jakby ciało aktora, na mnie to tak, w taki sposób to traktuję, jest jakby pewnym instrumentem, którym należy się posługiwać w pełni. Na początku zauważałem, że jest trudno grupę niemiecką wciągnąć w ten sposób, bo to jest, nie jest łatwa droga, to jest dużo wysiłku, to kosztuje fizycznego przede wszystkim. I te pierwsze dni zauważałem pewną trudność, natomiast widzę już, jak jesteśmy na finale tej pracy, że
I cieszę się z tego, że ta praca, ta ciężka praca fizyczna czasami, ona została zaakceptowana przez grupę niemiecką i że mimo wszystko Niemcy w to weszli, że weszliście w to i no, cieszę się z tego. Mam nadzieję, że tej troszkę naszej tej dzikości wam zostanie. I welcome you in this beautiful country, in this village, in this farm. A niczym rozpalić, ani co zgotować, Life is ourness, hope, love, and truth shines. Ha! Ha! Życie jest świadomością! Góra, wiara, spojrzenie, krew!